Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się właściwie na zakończeniu całego cyklu piastowskiego, ponieważ mamy sytuację epidemiczną. Koronawirus atakuje coraz bardziej, więc postanowiłem zakończyć serię pierwszych biskupów u Piastów, jak również cały cykl filmów piastowskich, które dla Państwa nagrałem. No i skupić się bardziej właśnie na walce z tą groźną infekcją. Udało mi się już nagrać trzy filmy na temat koronawirusa, aby przekazać Państwu najważniejsze informacje, jak bronić się przed tym niezwykle groźnym wirusem. W tej chwili mamy w Polsce już ponad 1200 potwierdzonych przypadków, a jak Państwo się spodziewacie, jest to czubek góry lodowej. Czeka nas niewątpliwie szczyt zachorowań, a służba zdrowia już stopniowo robi się niewydolna. Dlatego proszę, jeśli ktoś z Państwa nie obejrzał jeszcze moich filmów, to powinien to zrobić jak najszybciej. Możemy to oglądać kolejny raz, żeby sobie utrwalić tę wiedzę, którą dla Państwa przekazałem. A wracając do serii o pierwszych biskupach, zostały do nagrania jeszcze dwa filmy o świętym Wojciechu oraz przyrodnim jego przyrodnim bracie Gaudentym, a także Brunonie z Kwerfurtu. Ale proszę wybaczyć mi, że tych dwóch nagrań już nie będzie w tym momencie na moim kanale. Ale o pierwszych biskupach u Piastów będą nagrane bardziej profesjonalne filmy we współpracy z łódzką Cameo. I te filmy będą publikowane na YouTube, a więc będziecie Państwo mieli jeszcze możliwość i okazję do obejrzenia ich, tylko no niestety w późniejszym czasie. W tej chwili nawet nie wiemy, jak to będzie późniejszy czas, o ile oczywiście bezpiecznie przejdziemy tę groźną infekcję. Kończąc całą playlistę w cyklu o pierwszych piastach, przypomnę, że nagrałem trzy serie. Pierwsza to przywrócenie wcześniej pracy całkowicie zapomnianej naszej historii wczesnopiastowskiej. Ta seria składała się z ośmiu filmów o początkach naszej państwowości oraz omawia poszczególnych królów piastowskich, poczynając od Piasta, Kosciuszko, Herbu, Kroj do Mieszka I włącznie. Pokazuje również starania o powiększenie własnego państwa oraz o zachowanie wpływów dawnej Konfederacji Lechickiej, wcześniej zwanej też Imperium Lechickim. Trzy kolejne filmy w tej serii poświęciłem odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące tego tematu i w ten sposób zakończyłem pierwszą serię. Druga seria składa się z czterech filmów poświęconych córce Mieszka I, Królowej Świętosławie, niewątpliwie najwspanialszej postaci kobiecej tamtych czasów. Muszę powiedzieć, że to, co ona zrobiła dla rozprzestrzeniania idei religijnej, nie tylko w naszym kraju, ale przede wszystkim w krajach skandynawskich, no to dzisiaj trudno to nawet wszystko ogarnąć. Dlatego osobiście uważam, że powinna być naszą pierwszą świętą. Trzecia seria, poświęcona pierwszym biskupom u Piastów, też miała składać się z czterech filmów, ale zakończyłem na dwóch, jak Państwu przed chwilą powiedziałem. Zdążyłem omówić dokonania Cyryla Metodego oraz pierwszych biskupów krakowskich obrządku słowiańskiego, szczególnie Prokosza i Prokulfa. W ostatnim filmie udało mi się również powiedzieć kilka słów na temat pierwszego biskupa obrządku rzymskiego, czyli Jordana, który wówczas pełnił urząd biskupa poznańskiego. W sumie nagrałem dla Państwa 21 filmów, łącznie z tym dzisiejszym. Prawda, że to ładna cyfra 21? Bardzo lubię tę cyfrę, takie oczko. W tym trzy filmy o koronawirusie. Drodzy Państwo, wielu z nas, szczególnie ludzie starsi, są odizolowani w tej chwili w swoich domach, a więc jest to wyjątkowa okazja, aby zapoznać się naszą nieznaną bliżej historią wczesnopiastowską, poprzez nagrane przeze mnie dla Państwa filmy lub sięgnąć ewentualnie do mojej lektury książkowej. Dlatego chciałbym przypomnieć Państwu moje najważniejsze książki, w których udało mi się odzyskać historię dawną oraz przybliżyć ją naszemu społeczeństwu. Pierwszą książkę, którą nagrałem, prezentowałem Państwu w tych filmach, zatytułowałem Piastowie: Rodzinne spojrzenie na historię. No i tu jestem zaskoczony, bo ta książka wzbudziła niezwykłe Państwa zainteresowanie. Ja sądziłem, że bardziej zainteresowani będziecie Państwo książkami merytorycznymi. Okazało się, że większe zainteresowanie wzbudziła moja historia rodzinna.
Drugą książką opublikowaną w tym cyklu była książka poświęcona Świętosławie, zatytułowana Świętosława Niezwykła, a zapomniana Piastowska Królowa. Przypomnę tylko Państwu, że na okładce znajduje się słynny obraz Jana Matejki, gdzie Świętosława w jednej ręce trzyma uczywo, a więc światełko wiary, w drugie ręce wybudowano przez siebie, na drugie ręce wybudowano przez siebie katedrę w Skarze. Jednak najważniejszą książką, która odzyskuje naszą wczesnopiastowską historię, jest książka zatytułowana Piersi Piastowie – Nieznana historia. Książkę tę Państwu prezentowałem również na jednym z filmów. Przypomnę tylko, że wydałem ją w setną rocznicę odzyskania naszej niepodległości. Uważam ją za osobisty mój wkład w uczczenie tej właśnie rocznicy. Książka opisuje, oprócz wszystkich królów piastowskich, opisuje pierwszych piastowskich, jak mówiłem, od Piasta do Mieszka, opisuje również wyprawy i bitwy pierwszych piastów, wcześniej nawet nieznane, a te, które były znane, uzupełniłem, oraz opisuje dawne obyczaje, a także liczne grody piastowskie oraz dzisiejsze odkrycia archeologiczne. Biorąc pod uwagę, że książka charakteryzuje wiele dawnych grodów piastowskich, które możemy jeszcze obejrzeć, to może być ciekawym również przewodnikiem turystycznym. Proszę Państwa, zdecydowanie chcę powiedzieć, że kanału nie zamykam i przyrzekam, że jak tylko obronimy się przed tą groźną infekcją, to jak zresztą już wcześniej obiecywałem, będę starał się nagrywać i przybliżać dla Państwa nie tylko wątki wczesnopiastowskie, ale również najważniejsze zagadnienia medyczne. Chciałbym Państwu w pierwszej kolejności pokazać niektóre grody na ziemi łódzkiej, które możemy jeszcze obejrzeć, między innymi gród w Tumie oraz w Skoszewach Starych. Chciałbym także pokazać Państwu kościół w Strońsku, który ma wewnątrz pamiątki po Świętosławie, słynny tympanon oraz symboliczny grób. Myślę, że to jest tak niedaleko nas, że warto byłoby tam zorganizować nawet większe wycieczki. Także dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i chciałbym życzyć nam wszystkim, abyśmy przeszli tą infekcję w taki sposób, żebyśmy mogli wszyscy spotkać się ponownie. A na ten moment dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Do miłego usłyszenia i do miłego zobaczenia. Dziękuję bardzo.